んじゃそれ。わからない。あ、これが。偽物みたい。ブジョムキン。美味しい？うん、食べないけど。悪者です。あ、見て、かわいい。それ道も？じゃあ行こう。Jak widzicie, nawet Tokio może być bardzo zielone. Aska znalazła więcej jakieś niebieskie jagody, których bym radził nie jeść. Ale jak mówię wcześniej, widzicie, jesteśmy w Tokio, w środku Tokio i możecie spotkać dość dużo parków oraz zieleni, gdzie można sobie spokojnie odpocząć. Chociaż dalej słychać szum samochodów, bo jesteśmy przy jednej z głównych dróg ekspresowych, ale mimo wszystko fajnie jest przyjść do takiego małego parku i zaczerpnąć zieleni. I zaraz przy wejściu są budynki oraz domy. I tak wyglądają właśnie przeciętne ulice Japonii, gdzie możecie pójść sobie na spacerek i zobaczyć, jak ta Japonia wygląda. Ulice są zazwyczaj ciche, nie ma za bardzo ruchu. Jak widzicie, w Japonii nie ma chodników, jest tylko po prostu te białe linie i one jak gdyby dają ten odrys chodnika. Ale mimo wszystko tutaj w Japonii ludzie jeżdżą samochodami bardzo ostrożnie, więc raczej wypadki się nie zdarzają. Jeżeli pytacie od razu, czemu nie ma chodników, na zdrowie. Na zdrowie. Czemu nie ma chodników, to ponieważ nie wiem, podczas wielkiego trzęsienia ziemi czy czegoś takiego, naprawa takich chodników jest bardzo kosztowna, więc po prostu nie jest to wymagane i są po prostu namalowane pasy. I ludzie się tego bardzo trzymają, oczywiście nie ja, teraz idę środkiem ulicy. I to jest właśnie też fajne w Japonii, że tą ulicą można iść, nie ma jakiegoś głupiego przepisu, że nagle policja cię zatrzyma i wstawi 500 zł mandatu za to, że sobie chodzisz ulicą. Po prostu tak się tutaj żyje. Jeżeli jeździ samochód, to po prostu się usuwasz z drogi samochodu i nie ma jakiegoś problemu. Jedynym miejscem, gdzie lepiej nie wchodzić, to są oczywiście autostrady, drogi ekspresowe i ulice zapchane samochodami, ale czasem też widzę ludzi, którzy po prostu przechodzą przez taką drogę i jakaś krzywda się nie dzieje. Oczywiście, jeżeli samochody się nie ruszają, to jak najbardziej można przejść. Koci, kakoci. Idziemy właśnie, a jeżeli się zastanawiacie, to czemu i jedziemy tą drogą, to idziemy zobaczyć zewnątrz jedno z mieszkań, które chcemy potencjalnie kupić, ponieważ już przyszedł ten czas, żeby kupić własne mieszkanie. Idziemy zobaczyć, jak wyglądać, więc od razu się zastanawiacie, jaka jest procedura kupowania domu. Wygląda dosłownie tak samo jak w Polsce. Idziesz, sprawdzasz mieszkanie, lubisz i kupujesz. Jedyny problem jest taki w tym, że trzeba oczywiście dać wkład własny, ale na to można też wziąć pożyczkę i osobną pożyczkę na zaopłacenie domu. Więc takie jest ułatwienie. Jeżeli chodzi o procenty, to kupno mieszkania, jeżeli chodzi o tą pożyczkę, to jest chyba niecałe 3%, więc jest bardzo niska. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? A jeżeli jesteś obcokrajowcem, to domu nie kupisz, nie weźmiesz pożyczki na mieszkanie, to musisz złożyć Japończyk. Czyli w tym wypadku, jeżeli chodzi o hipotekę i tak dalej, to wszystko będzie na Askę. Ja będę tylko przyklejony do domu jako osoba, która tam mieszka. Ale jeżeli chodzi o spłacanie kredytów i tak dalej, to będzie wszystko na Askę. I ceny domów, pamiętajcie, jesteśmy w Tokio, jest to stolica, są naprawdę drogie i nie będę nawet przeliczać na polskie, bo ceny będą wychodzić w milionach. I ten dom, który chcemy zobaczyć, będzie kosztował 3000 man. I to chyba na polskie wyjdzie coś około 900, ponad 900 tysięcy złotych za mieszkanie 50 metrów kwadratowych. Budynek jest zrobiony w 1970 którymś roku i ma dwa pokoje, salon z kuchnią, mały balkonik, jest na czwartym piętrze bez windy. Coś będzie wyglądało coś podobnego do tego budynku na czwartym piętrze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ponieważ teraz jest ten Golden Week, czyli
japońska majówka i nie możemy się dodzwonić do firmy, która sprzedaje ten dom, więc postanowiliśmy pójść sami i zobaczyć co i jak. Więc jak widzicie, architektura japońska bardzo się różni domu od domu. Każdy sobie buduje takie brzydkie domy, ja za bardzo ich nie lubię. I oczywiście czasami możemy zobaczyć te stare japońskie domy, ale tak jak mówiłem, one są po 80 latach, one się już nie nadają do życia, więc ludzie je po prostu niszczą i budują takie, nie wiem, powiedzmy brzydkie domy. Ja to nazywam brzydkie domy, ale wiecie, każdemu się coś innego podoba, prawda? Ja lubię stare japońskie domy, a Japończycy lubią takie, więc sobie budują. Jak widzicie, każde z tych okien, na przykład w tym apartamencie, to jedno mieszkanie, tam jedna osoba mieszka. I tak właśnie są wszyscy sklepieni. A nie wiem, takie mieszkanie może mieć 10, może 15 metrów kwadratowych i kosztuje do wynajęcia około 10 tysięcy jenów, czyli na polskie to będzie 7 tysięcy złotych? No coś koło tego, mniej więcej. Więc nie jest to tani interes. Nie, nie będzie. Będzie to 3,5 tysiąca złotych, przepraszam. 10 tysięcy jenów to 3,5 tysiąca złotych za miesiąc, plus rachunki. I w takim mieszkaniu kiedyś mieszkałem, wiesz, na jedną osobę to wystarczy, ale jeżeli coś takiego jak mnie Aska i w, wiecie, w przyszłości chcemy mieć dziecko, a teraz się 15 metrów kwadratowych nie wyrobi. Te mieszkanie, w którym teraz mieszkamy, ma 28 metrów kwadratowych i za nie płacimy, które jest bardzo tanie, około 80 tysięcy jenów. Czyli wyjdzie to około 2700 zł na miesiąc za wynajem. Więc jest tak źle, jest dość spore. O, i tutaj mamy przykład starego japońskiego domu, który sobie stoi dumnie. A, Aska pokazuje mi, tam są jakieś obrazki u góry, dzieci. Jak widzicie, typowo japoński dom. Stary, oczywiście ma piękne drzewo przed domem i wszystko jest zrobione z drewna, ale zobaczymy, jak ten dom powstaje. To jest, z tej drugiej strony jest troszeczkę nowszy, ale też w tym staro-japońskim stylu zrobiony dom. Więc ma genkan, wszystko. A z tyłu widać już naprawdę stary dom. Tam ten budynek na samym końcu będzie już miał około setki lat. I niektórzy ludzie trzymają takie domy, aż się rozpadną, ponieważ wyburzanie ich jest dość drogie, więc one same sobie zgniją. Jak ten dom sobie zginie, to wyrównają tak jak tutaj i wtedy sprzedają tą ziemię. Ponieważ w Japonii cena ziemi jest droższa od budynku. Więc tutaj, jeżeli się kupuje na przykład domek, to samo wybudowanie domku kosztuje około 3000 man, czyli nie wiem, jakieś tam 200 tysięcy złotych może. Ale kupno ziemi może kosztować nawet około 3000 man, czyli to będzie około 2 milionów polskich złotych za samą ziemię. Więc jak dodacie te 6 do 2, będziecie mieć około 1000 man i to wyjdzie około 3 milionów złotych za wybudowanie domku, który będzie miał może łącznie około 80 metrów kwadratowych. Więc koszta budowania własnego domu są ogromne i osobiście mnie i Jaski na to za bardzo nie stać, więc musimy patrzeć na market używanych mieszkań, a domek może z czasem, jak się dorobię, to kupimy sobie domek. I wybaczcie, że ta kamera się dość sporo rusza, ale nie mam gimbala, robię to przez, trzymam w ręce po prostu telefon i troszeczkę jest shake tak zwany. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza w dzisiejszym oglądaniu. Więc jak widzicie, tutaj życie w Japonii bardzo płynie spokojnie, mimo że jesteśmy w centrum Tokio. Mimo wszystko życie jest takie fajne tutaj, bez pośpiechu. Oczywiście są te miejsca bardziej zawalone ludźmi, jak Shibuya czy Shinjuku, ale to są miejsca, do których ja tak naprawdę bardzo rzadko chodzę, bo przede wszystkim nie mam potrzeby, aby tam iść. A po drugie, ja za bardzo nie lubię miejsc zawalonych ludźmi. I mimo wszystko, nawet jeżeli teraz nie ma za bardzo turystów, to
dalej te miejsca, wiecie, będą zagracone ludźmi, ponieważ to jest ten majówka przede wszystkim. A poza tym te dyspensory. No, Aska pokazuje, że tam jest jakiś wspaniały duży dom. Jest ich do sporo wokół. Jesteśmy w tak zwanej dzielnicy dla bogatych. Chociaż nie zobaczyłem jeszcze żadnego Ferrari. To mnie smuci, bo to jest w Tokio. Jeżeli lubicie sportowe samochody, to co chwilę zobaczycie Ferrari, Lamborghini, Maserati i tak dalej, bez żadnego problemu. Więc dla fanów motorystyki Tokio jest naprawdę świetnym miejscem. Jak widzicie, tutaj najprawdopodobniej była świątynia Shinto, ale jak widzę, została zniszczona, musiała być już za stara. Ale najprawdopodobniej odbudują nową, ponieważ tam, gdzie stały albo stoją te kaplice Shinto, zazwyczaj nie buduje się domów, tylko odbuduje się nową świątynię. I w Japonii Japończycy ogólnie lubią coś zawsze nowego, kira-kira, czyli coś świecącego się, błyszczącego się. Dlatego na przykład ich samochody są tak czyste, tak dbają, bo wszystko ma pięknie wyglądać, prawda? Drzewa czy bonsai, wszystko ma być pięknie. I świątynia, jeżeli chodzi o Shinto, one są co jakiś czas tam odbudowywane, powiedzmy co jakieś 80 lat. Po prostu zniszczą starą świątynię i odbudują ją na nowo z tego samego drewna i w ten sam sposób, aby wyglądała tak samo jak ta poprzednia. I to jest taka praktyka oczyszczania, którą tam wspomniałem podczas rozmów na temat religii Shinto. I mimo wszystko fajnie by było zobaczyć starą świątynię, taką oryginalną, która już miała swoją historię, ale niestety życie tutaj w Japonii to nie pozwala przez trzęsienia ziemi, tajfuny i tak dalej. I oczywiście świątynie są zrobione z drewna i jak zawsze drewno gnije albo wdadzą się korki i wszystkie całe drewno zjedzą. Więc tak to wygląda. To te są mieszkania tutaj dla osób single. Z tej strony również. A doszliśmy teraz do nowej dzielnicy Meguro. Więc przeszliśmy przez Kumazawa. Aska cały czas patrzy na mapę, gdzie mamy iść, aby zobaczyć to mieszkanie. I co jeszcze dobre w tym mieszkaniu, które chcemy zobaczyć dzisiaj, chociaż zobaczymy je tylko z zewnątrz, jest fakt, że w marcu tego roku było przebudowane od środka, więc naprawdę ładnie wygląda. I pokażę wam to na zdjęciach, abyście zobaczyli, jak wygląda. Wiecie, najprawdopodobniej macie ten obraz, że domy japońskie w środku wyglądają bardzo japońsko, prawda? Że każdy ma małą, nie wiem, świątynię Shinto, czy każdy siedzi na podłodze. To jest całkowicie nieprawda. Japończycy, większość domów wygląda bardziej jak dom amerykański, czyli normalna sofa, stół, meble. Są to małe elementy japońskie, oczywiście zależy to od rodziny, bo na przykład ja nie lubię siedzieć na podłodze, Aska lubi siedzieć na podłodze, więc mamy stół dostosowany do siedzenia na podłodze, ale w przyszłym domu będziemy mieć po prostu zwykły stół do obiadu, ponieważ Aska się martwi o mój kręgosłup, ponieważ się muszę naprawdę wygiąć nad talerzem. Przechodzimy przez ulicę, jak widzicie, środkiem ulicy jedziemy, nie ma problemu, taksówkarz nawet nie zatrąbił na nas. A poza tym taksówki japońskie są bardzo fajne, drzwi się same otwierają, nie trzeba nic robić i każdy taksówkarz nosi garnitur oraz białe rękawiczki. Zazwyczaj nie mówię po angielsku, ale jak macie adres, to po prostu pokażecie i zadowolą was. Jeżeli będziecie mieć problem ze znalezieniem niewydanego miejsca, to oni wyjdą z tej taksówki i wam pomogą znaleźć to miejsce. Ale taka rozrywka czasem taksówki jest bardzo droga. W Japonii te taksówki są strasznie drogie i osobiście bym odradzał używanie taksówki, chyba że naprawdę musicie. Inaczej się nie wypłacicie. Bo nawet głupi przejazd, powiedzmy niecałych 3 km, będzie kosztował około 2000 jenów, czyli 70 zł. Oko. A chyba już się zbliżamy blisko do domu. Oko. A, jak widać, chyba około 50 kolejnych metrów, troszeczkę więcej. O, jest Totoro, Snoopy, jest sklep Samito. My osobiście nie lubimy tego supermarketu, ale jeśli kupimy mieszkanie,
obok tego sklepu, to jednak będziemy tutaj robić zakupy. Jeśli się od razu zapytacie, czemu nie robię filmiku w środku sklepu, wam pokazać ceny, to spróbowałem już w paru sklepach zdobyć zezwolenie na robienie filmów, ale niestety nie dostałem pozwolenia. Jest zakaz filmowania w środku, ponieważ są inni klienci w środku i tak dalej, tam ich prawa sklepowe na to nie pozwalają. No i teraz musimy poszukać przejścia na drugą stronę, bo jesteśmy na jednej z głównych ulic. Jak widzicie, ta ulica jest bardzo szeroka i jest trzypasmowa. I to są jedne z tych ulic, gdzie podczas dużych trzęsień ziemi one są od razu zajmowane przez policję i przez karetki. To jest straż pożarną. Są to drogi ewakuacyjne tak zwane. Zdrówko! Maska, kicha. Przechodzimy tędy przez ulicę. Jak widzicie, jesteśmy już bardziej na bardziej ruchliwej stronie Tokio. Tak wyglądają japońskie autobusy. I jak widzicie, zbierają mi się chmury. Od godziny 3 dzisiaj zacznie padać deszcz, najpewniej z piorunami, więc majówka jest bardzo podobna chyba do polskiej. Jak zawsze, jak jest dzień wolny, to musi deszcz padać. Czemu nie? Jak słyszycie ten mały dźwięk, takie pikanie, to on dochodzi z autobusu. Aby wszystkim powiedzieć, że ten autobus jest. O. Ja zazwyczaj nie jeżdżę autobusem. Wolę jeździć pociągami, bo szybciej się dostać na drugą stronę Tokio. Autobusy zajmują znacznie więcej czasu niż pociągi. Są tańsze, jeżeli chodzi o koszt poruszania się, ale zajmuje to więcej czasu. Powiedzmy, jeżeli chce się dostać na przykład z mojego domu do Shibui pociągiem, zajmie mi to około 10 minut. Autobusem około 45, więc jest dość spora różnica. I ja oczywiście nie płacę za dojazd do Shibui, ponieważ moja firma płaci mi za miesięczny bilet do podróżowania, więc taki jest bonus. Macie różowy budynek z serduszkiem, pięknie się prezentuje. Jak widzicie, jest dużo dyspenserów do pić, napojów, i one ratują wam życie podczas japońskiego lata, które jest naprawdę straszne i niebawem się zacznie. Jest to jedna z rzeczy, których nikt w Japonii nie lubi, bo wilgotność powietrza jest tak wysoka, że się cały czas pocisz i ciężko się oddycha. I chyba powoli dochodzimy do tego mieszkania. Kolejny różowy budynek. Wspaniały. Poczta japońska, jak to widzicie, ten znaczek znaczy, że jesteście przy poczcie. I teraz duko. Jeszcze troszeczkę spacerkiem. Więc tak by wyglądała nasza dzielnica, czyli pozamykane stare budynki. Mała, ruchliwa ulica. Jest jakieś kafe z świnią na zewnątrz. Nie ma tak świnia. Jest Cafe and Music. Czyli jest jakieś małe lokalne kafe od razu. Może się napić kawy. Ale dla nas oczywiście jest ważne to mieć blisko sklep, szkołę, w razie czego będziemy mieć dziecko, oraz to, abyśmy mogli dostać się do stacji metra bez żadnego problemu. Ale tutaj do metra chyba mamy niecałe 15 minut pieszo, więc nie jest aż tak źle. Jeżeli widzicie taką ścianę, jest to jakiś stary japoński zabytek, ewentualnie dom mafii. Najprawdopodobniej znajduje się u góry świątynia buddyjska oraz mały park. Jak widzicie, dużo jest drzew. Ewentualnie, co jeszcze można znajdować, to szkoła albo budynek rządowy. To zależy. Osobiście nie wiem, co się znajduje tam u góry. Może kiedyś razem pójdziemy i zobaczymy, co tam się znajduje. Ponieważ sam chciałbym zobaczyć, co tam jest.
jeżeli popatrzycie teraz całkowicie na wprost, gdybyśmy szli tą drogą cały czas przed siebie, zrobi się Shibuya. Więc wysokie budynki tam na samym końcu, jeżeli je widzicie, to są budynki z Shibuya. Więc jest troszeczkę ruchliwa ulica wokół. Ale już coś czuję, że jeżeli tutaj byśmy kupili mieszkanie, to bez roweru się nie obejdzie. Tylko problem jest taki tutaj w Japonii, że nie ma gdzie zaparkować roweru, bo nawet jeżeli widzicie takie, nie wiem, szerokie drogi, to jest zakaz parkowania rowerów i jeżdżą takie samochody, które naklejają ci naklejkę na rower. Dwa razy dostaniesz taką naklejkę, zabierając twój rower do jednego z pobliskich parkingów i koszt odebrania po takiego roweru to około 7000 jenów. O, dziadek szaleje na rowerze. A, okej, to doszliśmy do tego budynku. Więc na samej górze miałoby być to mieszkanie.